dobry, tu Szkolne Koło Miłośników Bielszowic. Dziś opowiemy Wam o naszej parafii. Nasz kościół został wybudowany w 1883 roku, lecz historia naszej parafii sięga średniowiecza. Dziś opowiemy Wam o jej początkach. Historia naszej parafii sięga późnego średniowiecza, ale na ten temat nie mamy wielu dokumentów. Według przypuszczeń autora pierwszej monografii Bielszowic, księdza Józefa Knosały, tutejszy kościół był jednym z najstarszych na Górnym Śląsku. Ksiądz Knosała uważał, że bielszowicki kościół istniał już w 1440 roku. Jednak powoływał się na nieznany dokument, którego sam nie zbadał. Także inny znany historyk, ksiądz Franciszek Maroń, uważał, że parafia powstała przed 1440 rokiem. Ksiądz Knosała uważał, że w 1440 roku kościół w Bielszowicach został zniszczony i zastąpiony nowym. W pierwszej połowie XV wieku na Górny Śląsk najechały oddziały husyckie. W 1430 roku oddziały te zdobyły między innymi Gliwice, Bytom i Kluczbork, a w sąsiednich Bujakowie i Chudowie palili kościoły. Bardzo prawdopodobne jest to, że również odwiedzili Bielszowice, co mogło skutkować paleniem świątyni, plebanii i zabudowań gospodarczych. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy powstała bielszowicka parafia. Mogą nam jednak pomóc dane dotyczące Świętopietrza. W 1350 roku płaciły je 23 parafie dekanatu bytomskiego, ale nie było wśród nich Bielszowic. W dokumentach z XIV wieku nie ma informacji na temat bielszowickiej parafii. W aktach poborów Kamery Apostolskiej w diecezji krakowskiej z lat 1325-1327 zachował się wykaz parafii dekanatu sławkowsko-bytomskiego, który obejmuje 28 kościołów, ale nie ma w nim informacji o naszej parafii. Kościół w Bielszowicach mógł powstać przed 1440 rokiem, ale najpóźniej w latach 1350-1400. Niestety najstarsza wzmianka o Bielszowicach z 1452 nie dotyczy kościoła. Z XV i pierwszej połowy XVI wieku również nie wspominają o Bielszowicach. Tak więc najstarszymi informacjami o kościele są przekazy z końca XVI wieku, które postaramy się omówić. Na początku XVI wieku rozpoczęła się reformacja. Religijny zamęt nie ominął również Bielszowic. Pod koniec XVI wieku właściciele wsi postanowili przejąć kościół, który na kilkadziesiąt lat znalazł się pod zarządem duchownych luterańskich. Wiemy, że w 1598 roku bielszowicki kościół był już od jakiegoś czasu w rękach protestantów. Właśnie w 1598 roku odbyła się wizytacja bielszowickiej parafii. W protokole wizytacyjnym czytamy: kościół parafialny drewniany pod patronatem dziedziców wsi Bielczowskiego i Rajskiego, półsprofanowany, administrowany niezgodnie z liturgią katolicką przez byłego cystersa z klasztoru w Jędrzejowie Jana. Dziedzicami kierowały względy materialne. Po przywłaszczeniu majątku kościelnego sprowadzili do Bielszowic dawnego cystersa Jana. Duchowny ten jest pierwszym zdanym z imienia zarządcą bielszowickiego kościoła. W protokole powstałym w trakcie omawianej wizytacji czytamy: wieś Bielszowice. Rektorem jest heretyk Jan, były cysters opactwa w Mogile. Udziela sakramentów, lecz nie w obrządku katolickim. Słucha spowiedzi powszechnej, przyjmuje penitentów do spowiedzi generalnej, komunii świętej udziela pod dwiema postaciami, ma żonę i troje dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę. Przełożeni, zaniepokojeni panującym w parafii zamętem, zaczęli się starać o zmianę duszpasterza. Niebawem pieczę nad Bielszowicami przejęli pastorzy z sąsiednich Kochłowic. Pochodzący z kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu, pastor Sebastian, urzędując w Kochłowicach, często dawał wyraz swej niechęci wobec katolików. Zniszczył m.in. tamtejsze chorągwie, obrazy oraz cyborium. Podobnym zaangażowaniem pastor działał w Bielszowicach. Wizytatorzy odnotowali w 1619 roku, że bielszowicki kościół marnie wygląda. Na początku XVII wieku kościół doznał zniszczeń. W 1600 roku świątynię strawił pożar. Odbudowano ją dopiero w 1613 roku. Budynek nie był efektowny, ponieważ dostosowano go do wymogów religii luterańskiej. Ostatnim luterańskim duszpasterzem, który opiekował się Bielszowicami, był wędrowny kaznodzieja Maternius. Działał on prawdopodobnie do roku 1620.
1099, kiedy to wojska protestanckie podpisały pokój z cesarzem. Wielu historyków uważa, że wtedy katolicyzm powrócił do Wielszowic. W pierwszej połowie XVII wieku wiele miejscowości na Śląsku zostało zniszczonych na skutek działań wojennych. Trwała wtedy wojna 30-letnia. Niewykluczone, że dotarła też do Wielszowic. W ten sposób można tłumaczyć brak materiałów na temat parafii wielszowickiej z lat 30. i 40. XVII wieku. W 1648 roku do Kochłowic przybył pierwszy proboszcz, który opiekował się też Wielszowicami. W kochłowickich metrykach zachowały się wzmianki dotyczące chrztu dzieci z Wielszowic. Wspomniane księgi powstały w 1661 roku, a w rejestrze 1663-1673 jest aż 19 takich przypadków. Potwierdza to, że w Wielszowicach nie było jeszcze proboszcza, a opiekę duszpasterską sprawowali proboszczowie z sąsiednich parafii. W Wielszowicach działali tak zwani komendariusze, czyli duszpasterze tymczasowi. Wiadomo, że w 1665 roku pełnił tu posługę ksiądz Paweł Królik z Miechowic. Parafia była jednak bardzo zaniedbana. W 1665 roku odbyła się w Wielszowicach pierwsza wizytacja kanoniczna. Po reformacji zachował się protokół z tego wydarzenia. Czytamy w nim: wieś Bielkowice, kościół drewniany pod wezwaniem wszystkich świętych. Rocznica konsekracji obchodzona jest po uroczystości świętego Bartłomieja apostoła 24 sierpnia. Ołtarze nie są poświęcone. Ołtarzyk przenośny jest wykorzystywany do odprawiania nabożeństw. Ogrodzenia cmentarza z jednej strony brak. Psałterza, graduału, antyforium brak. Wszystkich ksiąg tego typu potrzeba. Jest jeden kielich srebrny posrebrzany. Srebrne malowidła wymagają odnowienia. Obecnie kościołem zarządza ksiądz Paweł Królik, proboszcz z Miechowic. W dokumencie jest wiele ciekawych informacji. Opiekujący się parafią ksiądz Królik nie znał daty poświęcenia świątyni. W protokole jest też informacja na temat wielszowickiej szkoły oraz gospodarstwa proboszcza. Ostatnie wpisy dotyczące mieszkańców Wielszowic w kochłowickich metrykach są z 1773 roku. Niedługo potem parafia wielszowicka miała już własnego proboszcza. Został nim ksiądz Błażej Jaguszowski. Pochodził on z diecezji krakowskiej, a święcenia kapłańskie przyjął w 1675 roku. Niewiele wiadomo na temat ówczesnego życia parafialnego. Pod koniec XVII wieku liczba wiernych nie przekraczała 200 i zapewne tyle osób mógł pomieścić kościółek pod wezwaniem wszystkich świętych. W 1687 roku założono pierwsze metryki parafialne, które niestety zaginęły. Nieco więcej wiadomo o drugim wielszowickim proboszczu, Tomaszu Jeruzalskim. Był on pewną postacią. Trudno go też określić mianem wzorowego duszpasterza. W czasie jego pobytu w Wielszowicach parafia nie posiadała organisty, za co proboszcz został pociągnięty do odpowiedzialności. Cieszył się jednak szacunkiem parafian. I to on zainicjował pielgrzymki do piekar śląskich, w których brało udział średnio 50-150 osób. Tak przedstawia się wiedza na temat pierwszych lat istnienia naszej parafii. Mnóstwo w niej hipotez, przypuszczeń i znaków zapytania, a o wiele mniej potwierdzonych źródłowo informacji. Jedno jest jednak pewne. Nasza parafia to najdłużej działająca lokalna instytucja. A przy tym najważniejszy element jednoczący mieszkańców Wielszowic.